Karolcia, musimy w końcu posprzątać ten bałagan na strychu. No, ale tu brudno. Masakra, a zobacz, co tu leży. Widzisz? Kaseta z Amandą nowa. Zostaw to! Nie możemy tego ruszać. Ale słyszałem, że ona krzywdzi Uliego. W końcu to jest nasza szansa, tak, żeby włączyć tą kasetę i ją zniszczyć raz na zawsze. Pokonamy Amandę i ją zniszczymy i przestanie krzywdzić ludzi i Uliego. Tak, przestanie krzywdzić innych wtedy. To co, włączamy to? Boję się trochę. Mam ją, mogę ją włożyć tutaj i odpalić. Może lepiej nie. Damy nie, no musimy, może nam się uda, może nam się uda, co? Pokonamy ją, ona... Ale musimy się trzymać za ręce. Dobra, może będziemy silniejsi, wkładam kasetę. Zaczyna się! Amanda! Zobacz, zaczyna się wesoło, jest spokojnie. Cześć, Amanda! Okej. Cześć, Wooly! Widzisz, nic Wooly'emu nie jest, Karolcia. Widzisz, mieliśmy rację. I chcą zrobić ciasto jabłkowe. Widzisz, to na pewno nie może być straszne. Ja bardzo lubię ciasto jabłkowe. Ja też. A Wooly mówi, że lubi z brzoskwini. Amanda jest się pyta, jakie jest ulubione. Jakie jest może nasze, Karolcia? Szybko. Jabłkowe. Szarlotka jest super. Zaznaczamy jabłko. Nie, ale nam się zaczyna podobać ta gra. Nie! Przecież Amandę musimy pokonać. Ona na pewno krzywdzi Uliego, widziałem. Ale zobacz, ona nie wygląda na taką złą. Zobacz, ona mówi, że chce przecinać jabłka. I czego używa się do przecinania do wycinania jabłek? Noża. Szybko. Ale to nie... Nie no, Karolcia, zaznacz. Ale ona mówi o nożu, widzisz? Ona zaraz coś Uliemu zrobi. Nie zrobi. No zobacz, mówi, że ostry nóż. Ona nie jest chyba aż taka zła. Jest, ja słyszałem o niej różne straszne rzeczy. Marcinek ci znowu nagadał głupot. Nieprawda, Marcinek ma rację, Wooly nawet mówi teraz, że nie powie... Zobacz teraz, widzisz? Mówi, że jest piratem i chce atakować Wooly. Ale ona udaje, że jest piratem, bo ona się chce z nim bawić. No, a Wooly mówi, że ta zabawa wcale nie jest... Widzisz, teraz Wooly powiedział, że wcale nie jest bezpieczna taka zabawa. No dobra, zobaczymy, jak to się skończy. Ona chce przecinać... patrz, co się widzi. Ona chce przecinać teraz... Jabłka. Mówi, że trudne te jabłka do przecinania są. Ale dobra, chcą zrobić ciasto. Ja już myślałem, że ona... Zjadłabym ciasto, jestem bardzo głodna. No dobra, potrzebujemy cukru. I gdzie trzymamy cukier? Gdzie trzymamy cukier? Ja trzymam w szafce. A ty gdzie trzymasz? W szafce? Ale... W umywalce. Nie. Choć zaznaczamy nie. Nie. Spiżarnia szybko. Spiżarnie, no dobra, w spiżarni. Zrobi Amanda ciasto. A jak ona wsadzi do piekarnika Uliego? Nie. Nie, nie mów tak. No, bo ona krzywdzi Uliego. Ja nie chciała w to grać, to twoja wina. Nie, może będzie dobrze, może zrobi tylko ciasto. Zobacz, ona chce upiec te ciasto. I teraz wyłączymy tą grę i koniec. Już nie możemy jej włączyć. Jak już ją włączyliśmy, to już jej nie wyłączymy. Naprawdę. Będzie twoja wina, jak nam coś się stanie. Ale pamiętaj, musimy być na końcu silni, bo ona i tak wyskoczy, ją musimy pokonać. Nie wiem, czy nam się uda. Ja żartowałem, że my jesteśmy silni. Nie wiem, dlaczego sobie obzdurałeś, że chcesz ją pokonać. Zobacz, ona teraz mówi, co mamy zrobić z ciastem. Okej, 425 stopni, jabłka włożyć do brytwanki i co dalej? Okej, na 40 minut. I piec 40 minut. Dobra, musimy ją pokonać, bo ona krzywdzi Uliego, a ja nie lubię, jak ktoś krzywdzi owieczki. Ja nie widzę, żeby ona krzywdziła go. Krzywdzi, widzisz po oczach? Nie. Po oczach tej owieczki? No. Widzisz, on jest zadowolony, chce jeść. Zobacz, pojawił się piekarnik na naszym strychu. Chodź, upieczemy te ciasto. Jest napisane... No chodź. Ja ustawię piekarnik na 1000 stopni. Ty lepiej 1000. Nie ustawiaj, bo ty spalisz to wszystko, ja zbieram jabłka. Dobra. 625 stopni będzie dobrze? Nie tyle, nie miało być tyle. Nie? Zobacz, ale będzie się spalimy. Szybciej wszystko się spali. Yes. Spali. Nie? Spali się, zmniejsz to. No dobra, 420. A ty idź po jabłka. 425, tak? A na ile minut? Na 10 godzin. 40. 10 godzin. 40. 40? No dobra. Tak. A jakbyśmy... Zobacz, mam wszystko. A jakbyśmy te jabłka 10 godzin hajcowali w tym piekarniku? Co? To będzie węgiel, a nie ciasto. No dobra. Zamykam. Dobra, zamykam. Patrz, robi się. Na 40 minut. Kaseta wyszła kolejna. To miało być ciasto. Ale nie podnoś tej kasety. Już zostawmy to. Nie, Karolcia.
Ja uratuję tą owieczkę. Owieczka jest dla mnie. Owieczkę jak ogolisz, to ona da ci sweterek. A Amanda co ci I da? Co z Nic tego? Ci nie da. No, chodź, musimy. Ale ja nie chcę już w to grać, bo ja się boję. Uratujemy Uliego i będziemy mieli sweterek. Mówię ci, zima idzie. No. No dobra, uwaga. Ale ostatnia kaseta już. Dobra. Patrz, włącza się. Amanda. Włącza. Idzie Amanda. A! O, dobra, jest to spokojnie. Gdzie my jesteśmy? To jest jakieś miasteczko. Tak, oni są. O, cześć! Cześć, Amanda! Znowu się z nami wita, widzisz? O, i Uli mówi, Amanda, że jest Uli. Cześć, dziwna. Uli. Uli, uratujemy cię, zobaczysz. Ja ci mówię, jak ta Amanda on wyskoczy. Nie potrzebuje. Pokonamy ją? Pomocy. Potrzebuje, bo ona go torturuje. Ona mu robi nie, brzydkie nie rzeczy. Nie, ci się. Widziałem, mówię ci, ten mi mówił, Marcinek mi mówił. O. Nie, Marcinek, a zobacz, ona też mówi, że ma bardzo Patrz, dużo teraz przyjaciół. Amanda mówi, że coś specjalnego chce wysłać do przyjaciela, to na pewno chce mu nóż wysłać, Uliemu. Nóż i siekierę i chce go skrzywdzić. Tak, i co jeszcze? No, kartkę chcę znaleźć, na pewno napiszę no na tej... No to kartka. A, chodź, gdzie ten sklepik weźmiemy. A, w sklepiku na rogu, dobra. O, idziemy... To jest taki kiosk, patrz, wiesz? Widziałaś, co się teraz stało z kasetą? Co to było? No, Amanda chce wyjść. No. Ona Amanda, zaraz nas przestań. Zaatakuje. To ty masz ją bić, ja jej nie dotykam, ja się boję. Pokonamy ją, już nigdy nie skrzywdził Uliego, ani nigdy nikogo. Okej, czekaj, jaką kartkę powinna? Jaką kartkę? Z podziękowaniami. Z podziękowaniami. Tak, z podziękowaniami. Oj, znalazła, cieszy się. Pamiętaj, nie denerwuj... No, mieliśmy rację. No, nie denerwuj Amandy teraz, bo ona... Nie, zobacz! Nie... Znowu coś! Zdenerwowałaś ją pewnie, mówiłem nie Znowu denerwuj. Znowu to miasteczko. Bo zdenerwowałaś ja nic o niej nie mówiłam. No, a mówiłem nie denerwuj, to ty ją zdenerwowałaś. Bo ty chciałeś w to grać. Ale, bo ja chcę uratować Uliego. Patrz, zobacz, Cicho. Wystraszony. Widzisz? Nie. Wystraszył ona się. Ona teraz pyta. Cicho bądź, bo nie tak, słyszę. Tak, bo specjalną kartkę ona się pyta o jaką... Gdzie kupimy specjalną kartkę dla przyjaciela? Nie, cukierka specjalnego. Cukierka. I Uli się boi, że ona go truje. Dobra, w piekarni. Nie, ona nawet nie idzie do niego. Ale widziałaś Uliego przed chwilą, jak się bał? Dobra, idziemy wybrać. Znowu. No. Patrz, jesteśmy w cukierni. Okay. Zobacz, jakie ładne babeczki. Tak, tobie tylko babeczki w głowie i babeczki. Nie. Co, zobacz, czerwone były. No. Co to było? A dlaczego to było czerwone? Nie, bo kaszankę robią. A kaszanka jest Kaszankę? Tak. Co tutaj? Ciasteczka. Ciasteczka? Nie. O nie. O nie. Patrz, zdenerwujesz ją, nie rób. No i co, po co to wybrałaś? To ty, teraz nie wiem, co boję Kuki się. Kuki zwykłe. Ciasteczka. O. O, widzisz, zadowolona jest. Widzisz? Wszystko muszę naprawiać. Rację. No. A jakieś kaszanki. Kaszankę. Patrz. Nie mów o kaszance, denerwujesz Widzicie? Ją. Nie denerwuj Amandy, bo zaraz wyjdzie ona. Może ona lubi kaszankę. Tak, to czemu się tak denerwowała przed chwilą? No. O, i teraz musimy to wysłać, bo jest już, ona chce to wysłać i jest już bardzo późno. Ale no, robi się późno. U Szybko nas też na pocztę. Już przestańmy w to grać. Nie możemy przestać w to grać. Ona musi wyskoczyć, musimy ją pokonać. Przestań, ja się boję. Pokonamy ją, zniszczymy Amandę raz na zawsze. Zobaczysz. Ale ja nie wiem, czy damy radę. Damy radę, musimy. Ja też nie wiem, ale musimy. Ona chce iść na pocztę, zobacz. Wyjdzie zaraz. Oj, dobra, już się wystraszyłem, że to już. Uff, nie, dobra. To jest pan z poczty. Okej, okay, teraz wysyła to paczkę. To jest listonosz. A, i, aha, i tych jej przyjaciela na imię. Ja wiem, jakie imię. Zbyszek będzie, Zbyszek. A. Tak, Zbyszek. Tak. Nie ma Zbyszka. No to Zbyszek jest, to jest Zbyszek. O, Zbyszek. Zbyszek, tak, ja pamiętam, on się nazywał tak. Zbyszek. Amandy, koleżanka to Zbysiu. O. Tak. I teraz wysyłają, okej. I Zbyszek lubi ciastka. Ciasteczka. Wyłączyło się. O, zobacz. O nie. Zobacz, co teraz. Tu jest jakaś szafa grająca. Szafa grająca. To jest jakieś pianinko. Pianinko i hasło widziałem, tu są klocki, widzisz? A jakie jest hasło? Gdzie? CBF. Musisz kliknąć. Widzisz, tutaj jest. Aha, poczekaj. Chodź. To Marcinek zostawił te klocki. Teraz te klocki są nawiedzone. To Marcinek jakieś. Grał? Ty, właśnie, nie widziałem tak. Już dawno Marcinka. Może Amanda go zaciukała. Amanda go chyba zaciukała. Co ty gadasz? Musimy uratować Marcinka. Dobra. Zobacz, kolejna taśma. Oho. Dobra, idziemy ją wsadzić. Teraz na pewno Amanda wyskoczy. O nie. Dobra. Ja wcale nie chcę, żeby ona wyskakiwała. Ale musimy uratować Marcinka i zjeść z nim kaszankę potem. Uwaga, Amanda. A ty jak zwykle kaszanka. Bo jestem głodny. Uli!
On mówi, że to my, o, widzisz? Jesteśmy na placu zabaw! Wooly do nas mówi, że to my. Do... Nie, mówi, że... Patrz! Mówi, żebyśmy co nie... Co to było? Zobacz, przerwało kasetę. Wooly płacze. Amanda mówi, biedny o nie. Wooly. Wooly miał wypadek? Ona mu coś zrobiła. A tak, ona kłamie, masz rację. Wypadek jest wtedy, kiedy coś się niefortunnego komuś przydarzy. Przypadki... A to nie było wcale niefortunne. A ona mówi, że wypadki mogą się zdarzyć na placu zabaw, w domu. Zabaw wszędzie. I mogą się wszędzie wydarzyć. O nie. Ona kłamie, widzę to. Tak, kłamie, to ona mu zrobiła. O, powiedziała, że niby się wywrócił Wooly. A Wooly powiedział, że się nie wywrócił. Widzisz? On powiedział, że się nie wywrócił. Aha. Widzisz? A ona już rękę na niego podnosiła. I się pyta, gdzie jest w kolano. Kolano, bo się trzyma za kolano. Patrz, jak się cieszy. My mieliśmy rację. Wooly został zraniony w kolano. Tak, a jeszcze gdzie jest Marcinek? No właśnie, Amanda, oddaj Marcinka. Kto może pomóc? Doktor, doktor. Lekarz. Trzeba lekarza, szybko. Tak jest. Okej, dobrze odpowiedzieliśmy. Jedna owieczka. O, Amanda weźmie Wooly'ego do szpitala. Dobrze. Ej, zaraz! Do szpitala miała go wziąć. Czemu nie wzięła? Oszukała nas. Co się dzieje? O nie! Coś wyłazi z drzwi! O nie, ktoś drzwi otwiera! O, co to jest? Co tu się dzieje? Zobacz! O nie, wciąga nas! Gdzie my jesteśmy? Nie. O nie! O nie! Amanda nas porwała! Jest tam Amanda! Gdzie my jesteśmy? Widzisz? Jest tam! Zobacz! Woła nas! Woła nas! Zobacz, macha! O nie, my... Wciągnęło nas do... I jest skrzywdzony... Wooly z połamanym kolanem! Co, widzisz? Biedny siedzi tam, widzisz? Tak, woła nas, musimy do niej przyjść! Szybko, szybko musimy do niej iść, pomóc Wooly'emu! Coś ty zrobiła Wooly'emu! No, cześć Amanda! Co się udało? Nic się nie udało! To, zobacz co zrobiłaś Wooly'emu, kolano go boli! Amanda, jesteś wredna i niedobra! No. Coże zo? Ona chce iść do zoo! Aha, musimy... Zobacz, co ona jakaś dziwna, jak ona... Ej, widziałem... Co to było, widziałeś? Bo to jest potworzyca tak ona naprawdę. Gryzła ziemię zębami. Ona... Może ona... Ona jest jak owieczka, ona żre... Albo jak krowa. Tak! Tak! Wooly jest owieczką, Amanda jest krową i je trawę. Okej, okay, Cześć, małe kurczaki! Cześć, kurczaki! Co tu musimy zrobić, Amanda? O co ci chodzi? Ona chce, żebyśmy znaleźli 7 jaj. Okay. Ona jest głodna, chce zrobić jajecznicę. Dobra, to ja mam pierwsze jajo. Drugie. Ja też drugie. O, już mamy 3. Zobacz, ale czad, szybko, 7 jaj. Czwarte. Gdzie? O, ja mam 5. Jeszcze tylko 2. Są ukryte. Ale, w krzakach. W krzakach poukrywa? Gdzie są te jaja? Tak. O, jest. Mamy 7. Dobra. O, Amanda mamy. Mówi, że dobra robota. Weź sobie o, nie. te jajka. Co się dzieje? O, kotek. Zobacz. Właśnie, gdzie Dziwny jest? Dziwny ten kot. Ale smutny, wygląda chyba na smutnego. I Amanda teraz nas pyta, jak ten kotek się czuje według nas. Ja myślę, zgubił, że jest smutny. Więc chyba jest smutny. Smutny jest no. chyba, też mi się tak wydaje. Tak, wybieraj. Chodź, zaznaczymy. Smutny, na pewno smutny. O, tak, musi być wystraszona. Mieliśmy rację. Mieliśmy rację, udało się. I nikt jej nie kocha, Amanda mówi, że nikt nie kocha tego kotka, to my musimy pokochać. Amanda też nie kocha. Właśnie, Amanda, ty nie kochasz owieczki. Amanda, jesteś wredna, tak. Przestań. Idź, zostaw Wooly'ego w spokoju. O, czy tak, pomóżmy kotkowi, oczywiście, że no, trzeba pomóc. No, to pomóżmy. Ej, jak to nie? Przecież powiedzieliśmy, Amanda! Oj, co się Przestań. Dzieje? Amanda, my Boję powiedzieliśmy, się. Że tak! Co się dzieje? Co się dzieje? Nie! Amanda, my chcieliśmy pomóc przecież powiedzieliśmy, że tak. Zobacz, co się z nią dzieje. Ona lata. Mówiłem, że ona wyjdzie w końcu i że ona atakuje Wooly'ego. Atakuje ją. O nie, co atakuj się dzieje? Ją, tak jak mówiłeś. O nie, ona nas goni. Co się dzieje? Zamieniło mnie w Amandę, Karolcia. Ja chyba chcę cię zabić. Co ty gadasz? Ja chyba chcę cię pokonać. Amanda! Przestań, mówiłam, nie. żebyśmy w to nie grali! Nie mogę się powstrzymać, Karolcia, ja chyba cię muszę zniszczyć! Łap ty kury, nie mnie! Nie, nie mogę, to jest takie trudne, muszę cię złapać! Boże! Karolcia! Mówiłam, żeby w to nie grać! Przepraszam, ale muszę cię zniszczyć! Zostaw mnie! To jeny! O, już jestem sobą! O, co tu się co stało? To było? O, wyrzuciło nas teraz! Co to Ała, by... moja głowa! O nie! Idzie Amanda wyszła! Mówiłem, że wyjdzie z kasety. Zobacz, Kręci co się dzieje. Kręci się głowa. Nie, to było straszne. Karolina. O nie. Karolcia, ja wyglądałem jak Amanda przed chwilą. Ja nią byłem. O nie, ja ona myślałam, nas atakuje. Ja myślałam, że ty żartujesz. Nie, ja byłem Amandą.
O matko. Chciałeś ją bić, to teraz ją bij. Teraz ją pokonamy. O matko, to jest teraz trudne. Ja się chowam za pudłem. Okej. O, położyła się szybko. Teraz możemy ją atakować. Atakuj ją, bij ją. Atak. Szybko. Dziaduwo jedna. Musimy ją pokonać. Umieraj, Amanda. Już nikogo nie skrzywdzisz. Tak, o nie. O nie. Uciekaj od niej, uciekaj od niej. To nie takie łatwe. Ale ona oczami laserowymi wali. Jeszcze jakieś kościotrupy przywołała. Zobacz, jakieś kościotrupy. Ona jest mega... Nie, to zobacz, jak ona jest silna. Zobacz, znowu leży. Teraz ją pokonamy, szybko. Szybko. Dziadu w ogień. Szybko. Szybko, szybko. Patrz się. Leżeć, leż, Amanda. Tak, o, udało ty pod się tworzem. Chyba. Tak, zobacz, ona już nie ma siły wstać. Tak, aha, padła. Aha, dobrze ci tak. Dobrze, uratujemy owieczkę. Ginie, Amanda. Zobacz. Tak, zobacz, jak krzyczy, ona mówi krzyczy. Nie. Jest, pokonaliśmy Amandę. Dobrze ci tak, dobrze ci tak, nikt ci nie pomoże. Nikt ci nie pomoże. Nie, zobacz, wyłazi znowu. Nie, wyłazi. Wracaj tam. Wracaj tam. O nie, tam jest kolejna kolejna kaseta. Ona zostawiła. Ona zostawiła kolejną kasetę, szybko włóżmy ją. Ale to pewnie będzie, że koniec, że ona już nikogo nie pogryzie. No, zobaczymy, zobaczmy, co się teraz z nią stało, uwaga. Tak, jest, zobacz, nie żyje, Amanda nie żyje chyba. Woolly mówi, że o nie, Woolly jest teraz smutny. Dlaczego ty jesteś smutny? Przestań. Woolly, przestań, ona cię atakuje, przecież ona cię co chwilę... Uratowaliśmy przecież cię. Właśnie, czy wybaczyć Amandzie, czy nie? O nie, ale Woolly... Nie. Wybaczmy, Amanda jest taka... Nie. Nie? No dobra, nie. Okej. Ona jest zbyt zła, żeby jej wybaczać. Woolly jest smutny, że nie chcemy jej... Aha, mówi, że to nie był dobry pomysł, żeby... Był, jej nie... przestań, Woolly. Wstała. O-o. Amanda, idź Amanda, sobie na śnieżyć. Zostaw Woolly'ego w spokoju już. Jak się czuje Amanda? Zostaw nas wszystkich. Amanda mówi, że się czuje... jak? Zdradzona. O nie. Ona nam zrobi nie, teraz krzywdę. Dlaczego? O-o. Co uciekamy! Te... Nie, nie ma jak uciec! Rzuć tą kasetą, szybko! Szybko! Nie, nie wiem, co teraz mam zrobić. Nie! Odejdź! Nie, ała! Nie zostawiajcie mnie, ona krzyczy. Owieczka, żeby... O nie! A tutaj macie do wyboru dwa odcinki, które możecie sobie z nami obejrzeć. Jest tu więcej. Wbijajcie do nas! Wbijajcie na te odcinki, bo są naprawdę świetne. Nie pożałujecie. Chodźcie! Chodźcie, chodźcie i subskrybujcie oczywiście kanał. Tak.